Dzień dobry kochani, pojechałam odrobinkę na zakupy dzisiaj. A to buciki jakieś, a to bluzeczka. Widziałam świetne przeceny i zaszłam do takiego miejsca, gdzie na pewno już i w Polsce są, w tych olbrzymich galeriach, jak to chyba się nazywają, kiedy można sobie coś zjeść. Ponieważ ja wyjechałam z domu tylko na pobananie i pomarańczy, więc mówię, super by było coś fajnego sobie kupić. Miałam trochę czasu do zabicia. I rozejrzałam się po tych wszystkich stoiskach, miejscach. I wiecie co? Tylko zupa chińska, która nadawała się do zjedzenia. Wszystko inne. Pieczone, smażone, głęboko smażone, otaczane mąko, bułko. Słodkie. Dużo słodyczy. Lody. Czyli dokładnie wszystko to, czego nie wypadałoby jeść. Co jest szkodliwe dla zdrowia. Co przyczynia się do tuczenia nas, a w końcu jakby nie było, kochani, wieprzkami nie jesteśmy na sprzedaż, na ubój. I lody. Zdaje się, to jest ciągle numer jeden produkt, pożywienie, które ma najwięcej cholesterolu. Więc też odpadka. Pizza to jest chyba numer dwa. Więc ja popatrzyłam na to wszystko i zjadłam tę zupkę i wyszłam szybciusieńko. Dlaczego my nie mamy stoisk ze zdrową żywnością, ze zdrowym pokarmem? Tylko w dzieci i w siebie pakujemy to wszystko, co jest naprawdę niezdrowe, szkodliwe wręcz. A potem się dziwimy, wow, tyle otyłości, tyle takiej innej choroby. Słuchajcie, zanim odejdę, jeszcze jedna na koniec szybciutka uwaga. Nowotwory uwielbiają cukier. Kochają cukier. Mają pasję, jeśli chodzi o cukier. A więc jeżeli chcemy im zapobiec, to po prostu trzeba przestać jeść cukier. Czy wszystko to, co jest słodkie. No niestety. Nie jest to wesoła nowina, bo wszyscy jesteśmy wychowani jeść jak najwięcej cukru i słodyczy. Jeśli już ktoś, nie daj Panie Boże, doświadczył spraw nowotworowych, to pierwsza rzecz, zacząć zdrowo jeść. Ale co ja bym zrobiła? Od razu przestałabym jeść cukier. Bo faktycznie cukier sprzyja rozwojowi nowotworowi. Więc to jest jak samobójstwo. Ok, kochani, buziaczki, całusy, uściski, aha, i do kolejnego razu.